Jak macie sobie cokolwiek wyobrazić, skoro wyobrażenia są wam dostarczane? Dwójmyślenie. Ktoś wie? Meredith? Wyznawanie dwóch sprzecznych poglądów i wierzenie w oba naraz. Brawo. Celowe wierzenie w kłamstwa przy świadomości ich nieprawdy. Przykłady z życia codziennego. Muszę być piękna, żeby być szczęśliwa. Muszę przejść operację, żeby być piękna. Muszę być szczupła, sławna, modna. Młodym mężczyznom wmawia się, że kobiety to prostytutki, dziwki, przedmioty do posuwania, bicia, poniżania i upokarzania. To marketingowy holokaust. Przez 24 godziny na dobę, przez całe nasze życie, decydenci usilnie pracują, żeby nas ogłupić na śmierć. A więc, żeby się obronić i walczyć z asymilacją tego zobojętnienia przez nasze procesy myślowe, musimy się nauczyć czytać, stymulować własną wyobraźnię, kultywować naszą świadomość, własny system przekonań. Potrzebujemy tych umiejętności do obrony, do zachowania własnego umysłu.